Emocje odgrywają kluczową rolę w naszym codziennym życiu, kształtując nasze decyzje, relacje z innymi oraz ogólne samopoczucie. Miłość i radość to dwa z najbardziej pozytywnych stanów emocjonalnych, które mogą wpłynąć na nasze życie w znaczący sposób. Jednak czy radość faktycznie zasługuje na większą uwagę niż miłość? Według nauk C. Hawkinsa, radość jest stanem o wyższych wibracjach niż miłość, co może prowadzić do refleksji na temat hierarchii emocji i ich wpływu na nasze doświadczenie życia. Miłość jest powszechnie postrzegana jako jedna z najważniejszych i najpotężniejszych emocji, która może napędzać nasze działania, budować relacje oraz przynosić nam spełnienie. To uczucie głębokiej więzi, zrozumienia i akceptacji, które może prowadzić do altruizmu, współczucia i poświęcenia. Miłość może być motorem do działania, inspirując nas do podejmowania pozytywnych czynów i dbania o innych. Jednakże miłość może również być związana z oczekiwaniami, zranieniem czy zależnością, co może prowadzić do cierpienia i konfliktów. Z drugiej strony, radość jest stanem czystej ekstazy, entuzjazmu i wdzięczności, który nie jest związany z zewnętrznymi warunkami czy relacjami. Jest to stan wewnętrznego spokoju i spełnienia, który może przenikać wszystkie sfery naszego życia. Radość emanuje z głębokiej akceptacji i wdzięczności za istnienie, co pozwala nam doświadczać piękna i cudu życia w każdej chwili. W przeciwieństwie do miłości, radość jest stanem wolnym od zależności, oczekiwań czy zranienia, co pozwala nam doświadczać życia w pełni, niezależnie od warunków zewnętrznych. Dr. C. Hawkins, autor książki Power Versus Force, uważał, że radość ma wyższe wibracje niż miłość, co oznacza, że jest bardziej ekspansywna, wolna i uniwersalna. Radość pozwala nam łączyć się z naszym najwyższym ja i energią wszechświata, co może prowadzić do głębszego zrozumienia, współczucia i miłości dla siebie i innych. Poprzez praktykowanie radości możemy odkryć źródło wewnętrznego spokoju i spełnienia, które nie jest uzależnione od zewnętrznych okoliczności czy relacji. W świetle tych rozważań warto zastanowić się nad tym, czy radość faktycznie zasługuje na większą uwagę niż miłość w kontekście hierarchii emocji. Może warto przemyśleć, jak możemy kultywować radość w naszym życiu poprzez praktyki uważności, wdzięczności i akceptacji, aby doświadczać życia w pełni, niezależnie od warunków zewnętrznych. Może warto się zastanowić, czy radość może być kluczem do głębszego zrozumienia siebie, relacji z innymi i sensu istnienia. W końcu, zarówno miłość, jak i radość są istotnymi aspektami naszego życia emocjonalnego, które mogą wpłynąć na nasze doświadczenie życia. Jednak zastanówmy się, czy radość, jako stan o wyższych wibracjach, może być kluczem do pełni i harmonii w naszym życiu. Może warto otworzyć się na radość, jako potężną siłę transformacji i odkryć jej magiczną moc w naszym codziennym życiu. No właśnie, ale jak to zrobić? Radość jest jedną z najpiękniejszych i najpotężniejszych emocji, która może oświetlić nasze życie, dodając mu kolorów i energii. Ale jak wzbudzić w sobie radość i jak utrzymać ten stan emocjonalny na co dzień? Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc Ci cieszyć się radością i zachować ją jako integralną część swojego życia. Praktykuj wdzięczność. Jeden z najskuteczniejszych sposobów na wzbudzenie radości jest praktykowanie wdzięczności. Codzienne zatrzymywanie się i docenianie małych rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, może zmienić nasze spojrzenie na świat i pomóc nam dostrzegać piękno w codzienności. Znajdź czas na hobby. Wykonywanie czegoś, co sprawia Ci radość i pasję, może być doskonałym sposobem na wzbudzenie pozytywnych emocji. Znajdź czas na swoje hobby, czy to rysowanie, gotowanie, czy czytanie i pozwól sobie na chwilę relaksu i kreatywności. Ćwicz regularnie. Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i poziom endorfin, które są naturalnymi substancjami wywołującymi radość. Regularne ćwiczenia mogą pomóc Ci wzbudzić w sobie pozytywne emocje i utrzymać je na dłużej. Spędzaj czas z bliskimi. Relacje międzyludzkie mają ogromne znaczenie dla naszego dobrostanu emocjonalnego. Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, rozmowy, wspólne wyjścia czy po prostu obecność bliskich osób mogą sprawić, że poczujesz się szczęśliwy i spełniony. Praktykuj uważność. Bycie obecnym w teraźniejszości i praktykowanie uważności może pomóc Ci zauważyć piękno życia w każdej chwili. Skup się na oddechu, obserwuj swoje myśli i emocje i pozwól sobie na chwilę spokoju i wewnętrznego spokoju. Pomagaj innym. Działanie na rzecz innych i niesienie pomocy może sprawić, że poczujesz się spełniony i szczęśliwy. Pomaganie innym, dzielenie się swoim czasem i umiejętnościami może przynieść wiele radości zarówno Tobie, jak i osobom, którym pomagasz.
Wzbudzanie radości i utrzymywanie tego stanu emocjonalnego wymaga praktyki i zaangażowania, ale może przynieść wiele korzyści dla Twojego dobrostanu emocjonalnego i psychicznego. Pamiętaj, że każdy z nas ma w sobie potencjał do doświadczania radości i spełnienia, wystarczy tylko pozwolić sobie na to, by cieszyć się życiem w pełni.